Dzień dobry Państwu, Sopot, 2 marca 2023 roku, przed Państwem molo, na razie z plaży, ale zaraz wchodzimy od Łąciaka i przejdziemy sobie aż tam po samą marinę. Zapraszamy na spacer. Wchodzimy na molo, tutaj mamy zakaz jazdy rowerem i słusznie, tak samo na całym Mąciaku też nie można jeździć rowerem. Mówię o zakazie jazdy rowerem, to ma sens, prawda? Oczywiście. I na Krupówkach też to powinno obowiązywać, ale nie obowiązuje, a szkoda. To jest wręcz niebezpieczne bardzo, ale no. Co zrobić? O, my się będziemy opalali tam na samym końcu, nie? Tak. Gdzie wybierzesz, mężu? No widzisz. Gdzie wybiorę, to będzie dobrze. Jakie? Żeby nie karmić. Nie schlebiaj mi, no. Łabędzi, ptaszków. Chlebem. Za moich dziecięcych czasów to w ogóle było nie do pomyślenia, no co się robiło. Kroiło się stary chleb, tam jakiś czas. Nie wyrzucaj, ptakom się da. No. I się przychodziło w ramach atrakcji takiego popołudniowego fanu, z babcią najczęściej, karmić właśnie łabędzie, mewy i te inne. Teraz przed wejściem na niektóre, przed niektórymi wejściami na plażę są poustawione takie automaty. Wrzuca się 2 złote i się ma ziarenka. Torebkę. Chodź. No, fajna sprawa. Ale jeszcze dużo ludzi karmi. No. Ptaszyska. No, 3 pokolenia muszą wymrzeć. Ja ciekawa jestem tak swoją drogą, czy naprawdę im tym ptakom tak bardzo to szkodzi. Tyle lat były tak karmione i dalej było dużo, a teraz problem. Tak jak to kiedyś Cejrowski powiedział, słusznie zresztą. Dinozaury wyginęły, bo się nie umiały dostosować. I tyle. Świat idzie proste, do przodu. No tak, no.
piękny dzień się trafił, bo mamy słońce, mamy mało ludzi, mamy darmowy dzień, chociaż my i tak mamy darmowe tutaj wejścia z uwagi na karty sopockie, a wejście normalnie kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, 8 zł tutaj. Nie pamiętam. No przynajmniej tak było ostatnio, jak sprawdzaliśmy. Coś mało mówisz chyba. Więc teraz to już pewnie podrożało. A to nie jakiś ulgowy bilet czy coś takiego? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam. Ale 8 zł to jest już blisko połowa piwa na Krupówkach. Nie, no, myślę, że to na pewno nie wybierz będzie mądrze. 8 zł w tym roku. I w sumie wejście teraz, jakby tak było, że to by było 8 zł, to wejście całorodzinne takie na molo, to nie byłoby takie drogie, biorąc pod uwagę ceny różnych atrakcji. A tak, to racja, racja. To tutaj luzik. To co, 5 dych i jesteśmy na molo całą rodziną. No. Fakt. I można tutaj godzinę spędzić bez problemu. Zmęczyć dzieciory. Później można iść z nimi tutaj na obiad za 600 i wracać. No i nie przesadzę. Nie przesadzę. Nie, to akurat to miejsce jest trochę dla dzieci może słabe, nie, bo jest. Tu z dziećmi bym nie chciał. Bywaliśmy tu parę razy i to jest po prostu trochę zbyt spokojnie. Że nie mówię, że nasze dzieci się nie umieją zachować, bo umieją, ale jednak wydaje mi się trochę to nie pasuje. Tak, racja, racja. W Marinie pustki. Ławka nasza jest wolna, widzę. Tak? Tak. Nawet kilka naszych jest wolnych. I to będzie doskonałe miejsce, żeby zjeść śniadanie. Tak. To my. Dzieje? No. Też pomyślałem o tym. Chodź. Słyszę, słyszę. Jak hejną. W Krakowie. O tym chcesz powiedzieć? No, w sumie zobacz, tu na dole to jednak jest fajnie. I te już są odsłonięte. No, jak jest na słońcu, to tak. Tak.
To idziemy dalej? To chodź. Idę. Ale się ludzie wygrzewają.